Siema, tutaj Juas i zapraszam was, o Jezu, na kolejny odcinek z serii Doom. Dobra, ostry start widzę. Czwarty poziom to będzie już trzymamy za sobą. W epizodzie trzecim Inferno, teraz Doomguy poszedł z wizytą do demonów, do piekła, który jak się okazało, znajdował się pod księżycem Deimos. No i dobra, lecimy dalej. Poziom czwarty, House of Pain. 161 wrogów aż. 4 sekrety, 48 itemów. Mnóstwo wrogów. Sign of Evil w tle, więc zapowiada się bardzo fajny odcinek. I bardzo fajny poziom. Tak, tego pinkiego już rozwaliłem na końcu poprzedniego odcinka. Już nie mógł się doczekać, na sam start poziomu na mnie wyskoczył. I zaczynamy sobie House of Pain. Będzie ciekawie. Ogólnie to chyba jest dobry poziom. Fajny bardzo. Prawdopodobnie. Dobrze, to chyba jest pierwszy sekret. Od razu na lewo. Może na razie nie skupmy się na sekrecie. Tylko na tych kakodemonach. Nieszczęsnych. Trochę ich tu jest, muszę przyznać. Mam nadzieję, że ten dostał. Dobrze, jeszcze raz może z tym sekretem. Od początku poziomu. Pójdziemy sobie na lewo, tu. Chyba w ten portal, jak sobie wejdziemy. Tak, to jest sekret, nie wiem czemu. Bo tutaj nic nie ma, tak naprawdę. Ale mogę was rozwalić wszystkich. Wy chyba chcecie wejść tu do mnie, coś czuję, tam jakiś portal macie. Tak, mamy oczywiście BFG 9000, który zebraliśmy po raz pierwszy na trzecim poziomie trzeciego epizodu. Na razie nie będziemy z tego korzystać, bo nie chcę marnować. Jak już mam korzystać z czegoś, to wolę z plasma gana, jak trzeba, ale BFG nie chcę strzelać. Jak będą naprawdę jakieś hordy wrogów, albo jakiś bardzo silny przeciwnik, to wtedy dopiero. A, czyli to jest to, co tu było. Dobra, to weźmy sobie berserka, tego pancerza nie bierzmy. No nie chcę go teraz brać. Dobra, tu wszystko w takim razie wzięte, spadamy stąd. Ładnie tu macie udekorowane, muszę przyznać, w tym piekle. Nieźle. No, to może być ciekawe. Dobra, to tyle. Nie udało się tam ładnie wszystkich rozwalić. A coś tam obrażeń dostali od tej beczki na pewno. Dobra, tu już nic nie zrobię. Kojarzę to miejsce, bo chyba... jest jakiś easter egg w Doomie 2016. I kojarzę to miejsce właśnie. Tam się gra w... są takie poziomy, sekcje retro i chyba to akurat kojarzę. Chyba to było. Dobrze, dalej. To chyba duża mapa będzie, coś czuję. Ale was tam jest. Sporo. Więcej niż myślałem. Dobra, tego kakodemona się pozbyć. Co tu się dzieje? Okej, musimy sobie chyba... zróbmy sobie tu zapis nowy. O, dobra. Jakoś te przełączniki zrobić, żeby wziąć te itemy tam. Chyba trzeba ten i środkowy odpalić. No, ale ja muszę to tak odpalić, żeby te blokady tutaj nie przeszkadzały. Dobrze, że save zrobiłem. Muszę poczekać, aż te blokady będą na górę. I wtedy to odpalić dopiero. Tutaj tak samo. No i teraz będzie można to wszystko tu zebrać. Jest nieśmiertelność, to może na razie nie. Za momencik, mamy już berserka, to jak coś to z piąchy mogę sobie porozwalać. Teraz tu. Dużo apteczek, to dobra. A jak to nacisnę, to co się stanie? Wezmę teraz tą nieśmiertelność.
A, to coś tam tworzyłem. Czyli wszystkie trzeba było nacisnąć przyciski. Tylko po prostu, jak te blokady tam nie będą przeszkadzać, jak one w górę lecą. Rozumiem. Dobra, berserk, nieśmiertelność, poużywajmy sobie. Troszeczkę, jak jest okazja fajna. O, pokorzystałem. Faktycznie. Sign of Evil. Sobie pogrywa w tle. Coś czuję, że tu będzie właśnie BFG potrzebne. Takie mam wrażenie, że chyba tutaj będzie. Tam biedacy jacyś. Nieprzyjemnie trochę. Sobie zginęli, dokonali żywota. Na razie same los Soula, ale jakoś to wygląda za spokojnie jest, za spokojnie. No jest tu trochę tych wrogów. Jest, muszę przyznać, to jest dobre miejsce na BFG. A niech oni sami się poranią, w sumie. Co ja będę tu BFG używał? Na razie nie. Dobra, za chwilę. Tak, walnijmy sobie jednego. I tam jeszcze innych walnie. Przypominam, w poprzednim odcinku mówiłem... Pięknie. BFG 9000, 40 amunicji bodajże wykorzystuje. O, nie spojrzałem, nie wiem czy było 40 czy 20. Wystrzeliwuje ogromną kulę plazmy, która zadaje duże obrażenia. Ale później jest jeszcze dodatkowy atak, czyli 14 niewidzialnych tracerów, takich znaczników, które mogą właśnie do 40 wrogów zaatakować i siać spustoszenie. No, także BFG, no mocna broń, taka broń ostateczna. Faktycznie na jakieś hordy, jakby była potrzebna. Sobie jej poużywamy. Tu się jeszcze może pojawić, bo boję się, że tak. Zobaczymy, tutaj nic. To wszystko pozbierajmy sobie oczywiście, pięknie. Gdzie tu sobie teraz pójść? To jest dobre pytanie. Dobra, tu nie ma co BFG używać. Tylko na tylu. Coś się z tyłu mnie pojawiło? Wydawało mi się. Tutaj kogoś słyszałem. Dobrze. Piąchy w łeb. O, szczerze mówiąc nie wiedziałem, że to można otworzyć. Tak sobie otworzyłem tylko. Nie wiedziałem, że tutaj coś jest. Faktycznie. O Jezus! No to teraz walnąłem. Nie to nacisnąłem. Nie zobaczyłem jaka broń, bo jestem niewidzialny. Walnąłem kakodemona z BFG. No to musiał poczuć, musiał. Okej, teraz dobrą broń wezmę. No to musiał poczuć, na pewno. Dobra, czyli zmarnowałem trochę amunicji, ale nie szkodzi, nie szkodzi. Na pewno jeszcze znajdziemy. Mam nadzieję. To jest dobre miejsce na BFG. Piękne to było. Szkoda, że byłem niewidzialny. Bo to był fajny moment na miniaturkę. Ale dobra, zobaczymy. To było dobre, to było dobre. Tu chyba są dwa sekrety w tym miejscu gdzieś. Jak mi się wydaje, chyba tak. Prawdopodobnie. Tu jest jeden sekret, możemy sobie tą ścianę podwyższyć. Dobra, tam widzę dużo amunicji do rakietnicy. Pięknie, super. I do BFG. Już nie będę mówił amunicja do plasmagana, tylko do BFG od razu. Tu jest drugi sekret naprzeciwko. Możemy sobie tam spaść. O, i tu BFG było kolejno do zebrania. Ciekawe, jakbyśmy w poprzednim poziomie nie zebrali. To fajnie. Dobra, rozwalamy demony. Na ich własnym terytorium, nic nie mogą zrobić. Ała, ała, dobra, żartowałem. Chodź tu gnoju. Rakietą masz. Mordę. Ślicznie, ale przyjemnie się was rozwala.
Okej, okay. Czy to nie jest... O Jezu, gdzie tu jest ostatni sekret? Może mówiąc, nie pamiętam. Nie tutaj na pewno, nie tutaj. Nie, to musi być gdzie indziej. Tu nie było trzeciego sekretu obok tych dwóch. To musi być gdzie indziej. A, już wiem, przypomniało mi się. Tutaj sobie chodźmy, tu gdzie... Otworzyłem. Czy tu da się otworzyć? Nie, jest zamknięte i to nas rani, tamta podłoga. Chyba jeszcze piły nie mam, dopiero zauważyłem. Mam BFG nawet, a jeszcze nie ma piły. W sumie to dobrze, bo pewnie bym z niej nie korzystał już w ogóle. A tu jest jakiś przycisk ciekawy, trzeba tu wejść. No dobra. To będzie sekret. Właśnie ogólnie to wszystko wygląda jak jakieś sekretne miejsce. Od tego momentu. Rzeczywiście. Tak, odpalmy to sobie jeszcze raz. Mogę, czy... Nie już? Nie, no na pewno mogę. Tylko gnoje mi blokują. Wpadajcie stąd, bo nie mogę teraz przejść. Dobra, wbijam się tam. Co tu się dzieje? Dużo słabszych przeciwników na szczęście. Tu będzie się trzeba troszeczkę pobawić. I ponaciskać, widzę. Tak, to jest. Dobra, chyba ten najpierw. Tak, dobrze. Weźmy od razu to wszystko, co tu jest. Nie ma co. Teraz sobie naciśnijmy ten. Nie, to nie jest ten. To jest ten. Tu mamy żółtą czaszkę. Teraz tak. Tutaj to. Nie, nie to. Chyba to, już nie pamiętam. Które to jest teraz, szczerze mówiąc. Trzeba sobie powoli zobaczyć po kolei. Dobra, tu jest tak. A tego nie mogę otworzyć? Nie. Wydaje mi się, ja tam jakiegoś demona jeszcze słyszę. Czy tam jakiś został? Które to było teraz? Tutaj ktoś jest, słyszę na 100%. Mogę tam jakoś wejść? Tam jest jakiś demon. Muszę jakiś inny przycisk chyba nacisnąć, tylko teraz który? No właśnie. No nie ten na pewno. Ten to mi otwiera, dobra, to jeszcze ten został. O, teraz tak. Teraz mam. Trzeba było was rozwalić. Ciekawe miejsce. To nawet nie sekret. Teraz tak, musimy sobie otworzyć to, jak mamy czerwoną czaszkę. Dobra, teraz tu. I jedziemy dalej. Tutaj będzie, w tym miejscu, ostatni sekret na tym poziomie. Tutaj jest ściana, którą możemy sobie otworzyć. I tu mamy kombinezon. Teraz tu sobie możemy przejść. Przy okazji rozwalić parę demonów. O! Ciebie tu się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Akurat ciebie nie. Dobra, spokojnie, mamy trochę czasu. Uuu, a ciebie tym bardziej. No, chodź tu gnoju. Auć. Dobra, spadaj. Tylko tu sobie pozbierajmy i wychodzimy stąd. Jeszcze jakieś gnoje siedzą. Tu zamknięte. Teraz otwarte. Dobra, jeszcze raz nacisnę. Jest jakiś mega armor, to wezmę go od razu, bo nie wiem, czy tu będę wracał. Spadam sobie tu. Jakie miejsce pokrętne. Zwariowane. Jaka przygoda. Możemy stąd wyjść? Możemy. Już jest wyjście z poziomu. Aha. Czy ja mogę wrócić? Mogę, na szczęście. Czy nie załatwiłem wszystkich przeciwników, bo nie byłem wszędzie. Zapomniałem o jakimś miejscu. Dzięki Bogu, że można wrócić. Że nie jestem tu zablokowany już. Dobra, gdzie ja jeszcze nie byłem? Bo gdzieś nie byłem.
W takim razie, tylu wrogów zostało jeszcze? Tak, coś tam widzę. Jest jakieś miejsce, w którym nie byłem. Gdzieś na początku, o dziwo. Tutaj? Trzeba było od razu tam wejść. A nie, tu są tylko te. Tu nie byłem chyba. Też byłem. To gdzie nie byłem? Weźmy ten mega armor. Gdzie ja nie byłem, bo jeszcze zostało paru wrogów do pokonania. No nie mam chyba mapy, to nie będę widział. Dobra, ty, no nie fajnie. Jeszcze kilku wrogów jest gdzieś. 9 aż. Dużo. Gdzie ja jeszcze mogłem nie być? O, tu jest jakiś kakodemon po lewej. Ciekawe. Skąd ty się tu wziąłeś? Ja tu nie byłem? Wydawało mi się, że ja tu sprawdzałem. Okej, tu jest jakiś przycisk, którego nie mogę nacisnąć. O, teraz. A, to te drzwi zamyka, no dobra. Okej, to jeden przeciwnik się znalazł, no ale jeszcze tu gdzieś 8 jest. Gdzie wy się pochowaliście? Ja chyba wszystkiego nie sprawdzałem w takim razie. Musiałem nie zajrzeć do jakichś drzwi. Albo mi się wydaje, tu byłem wszędzie. Okej, to gdzie jeszcze? O, tu otworzyłem paru przeciwników i tutaj, dobra. Okej. Zobaczymy, czy to będą wszyscy. Zaraz się przekonamy. No, brakuje mi jeszcze jednej osoby, jednego przeciwnika gdzieś tu. Ale pewnie tutaj jest, tylko nie zdążyłem go rozwalić. Teraz jak to się wciskało? Które to było teraz? A mogę wszystko naraz po prostu? Się nie bawić? Jeszcze gdzieś jest jeden wróg, którego nie rozwaliłem. Ciekawe gdzie. Bardzo dziwne. Chyba, że właśnie tu może być. No i jest, dobra. Po prostu na końcu był w egzicie. No tak, tu jeszcze nie wchodziłem. Super, wszystko jest. Możemy spadać stąd. O, nie wiem, czy tam był jakiś mega armor, czy nie. Już mi się nie chciał wracać. Chyba zebrałem wszystkie. Dobrze, kolejny poziom. Także zapis. Poziom 5. Unholy Cathedral. Dobra, 94 wrogów, 10 sekretów aż. 35 itemów, dobra. Nie ma jakoś mnóstwo wrogów, ale aż 10 sekretów. Więc nie powinno być źle, jeżeli chodzi o ten poziom. Dobra, jedziemy sobie. Unholy Cathedral, ta? No dobra. Obadajmy, co tu się dzieje w ogóle. Jest mnóstwo najróżniejszego rodzaju drzwi. Nawet nie wiem, od czego mam zaczynać. Dobra, wejdźmy sobie tu. Też muszę wybrać. To może zacznijmy sobie tu, bo to wygląda ciekawie. Tak, po lawie sobie troszeczkę pochodzić. Dobra, gdzieś jestem. Gdzieś wyszliśmy. Są demony w końcu. No tak coś za spokojnie było. Już Doomguy nie mógł się doczekać. Dobra, same impy, Lost Soul, spoko. I to tyle w takim razie. To jest chyba tak, to jest centrum tego poziomu. Oj, chyba nie przepadałem za tym poziomem. Kiedyś tam, pamiętam. Troszeczkę nie ogarniałem, gdzie tu trzeba chodzić. No dobra, wejdźmy sobie w jakiś teleport. Ale to za moment. No tak, chyba musimy. Powiedzmy, że tu. I to jest chyba pierwszy sekret. Jak mi się wydaje. Tylko rozwalmy może tego pana, byłoby miło. Niech on się tam nie ukrywa. Tak, to jest pierwszy sekret. I tu w takim razie wokół będą trzy jeszcze sekrety na pewno.
Tylko trzeba tę ścianę jakoś inaczej uruchomić. Przy okazji, tutaj jeszcze gdzieś jest jeden sekret na tej całej arence. Muszę znaleźć, gdzieś chyba koło tych znaków. O, proszę bardzo, jest tutaj gdzieś, tylko potrzebuję żółtą czaszkę mieć. Okej. Co się stanie, jak tu wrócę? Nie wrócę, nie działa. No dobrze. Dobra, na razie... Obudźmy ich. Ładnie. Weźmy sobie berserka. Wszedł mi do teleportu, czyli tam gdzieś w centrum jest teraz. Ten Pinky sobie biega. Dobra, wykończmy go już, żeby on mi nie biegał, żebym go nie szukał godzina. No, gdzie by tu teraz sobie wejść? Może tu? Teraz do tego teleportu? A, akurat w tym byłem. Akurat w tym. To teraz jak ja muszę do jakiegoś specyficznego wejścia muszę tu? Nie, jakiś inny muszę sobie wybrać. Jeszcze raz weźmy ten. Może z tej strony tym razem. A tutaj jest wejście tu. No nie lubiłem tego poziomu, pamiętam. Nigdy. A tutaj też jest teleport? Nie, tutaj się otwierają te drzwi. Może tu jest jakiś dziwny sekret za ścianą, tylko ja nie pamiętam, gdzie on jest. Mam nadzieję, że go znajdę później. Zobaczmy, co tu się dzieje. Dobra, jakieś spektry niegroźne. Widziałem Lost Soul też. Dobra, no tak to ja was nie rozwalę. O właśnie, nie używaj Yuyas rakietnicy na Lost Soul. No to się może źle skończyć. Po prostu nie rób tego. Dobra, tu jest niebieska czaszka. Tu są jakieś przyciski, poprzełączajmy je. Tak, teraz będziemy mogli tu wejść, pozbierać wszystko. No, tu jeszcze jest jeden przycisk, gdzieś był. Tu, i on chyba daje nam sekret. Tak jest. Kolejny sekret. Amunicja do rakietnicy i rakietnica. Dobrze, o tu z tej strony też potwierało. Dobra, fajnie. Apteczkę też możemy wziąć, dobrze. Teraz tutaj widziałem, tutaj jest teleport ukryty, możemy sobie wejść. A on nie taki ukryty, po prostu wracam sobie tam, gdzie byłem. Teraz jak to... Tu gdzieś sekret jest, mi się wydaje, tylko ja nie pamiętam gdzie, w jakiejś ścianie. Mam nadzieję, że go znajdę. Kurde, no gdzieś tu chyba powinien być. Tu się otworzyło. No nie pamiętam, będę musiał sobie... O, znalazłem, jest, dobrze. Tutaj koło tego jak Baron wyszedł. Dobrze. Jakoś zapamiętałem mniej więcej. A, tu tylko amunicji trochę. Dobra. Popatrzmy teraz te teleporty. Do tego chyba nie wchodziłem. A dobra, czyli tutaj nic się nie dzieje. Padam stąd w takim razie. Dobrze, dalej. Tu nie byłem. Próbujmy tego kakodemona jakoś sensownie rozwalić. Dobra, jest oszołomiony, nic nie zrobi. Okej. Dobra, ja mam tego berserka, mam. Zebrałem na tym poziomie już. Kolejny, o, może nie tak, kolejny kakodemon. Ktoś normalnie by sobie rozwalnął. Dobrze się wylosowały obrażenia, po dwóch rakietach padł. Bardzo dobrze. Dobrze, co tu się dzieje? Przeglądajmy sobie, kakodemony są wszędzie poukrywane. Tajemnicze pomidorki. Padaj. I tu chyba tyle. Tu jest jakieś bardzo dziwne przejście. Jeszcze tam nie idę. Tam chyba jest jakiś sekret. Trzeba było może tam pójść jednak. Dobra, zaraz się tam wrócę. Rozwalę wszystkie impy. Dobra, co tam się dzieje?
tutaj. Oho, dużo pinkich obudziłem chyba ze snu zimowego. No dobra, chodźcie gnoje. Chyba on zafunduje wieczny sen. Dobra. I to jest sekret, dziwne. Tak po prostu, a trudno tu nie było się dostać. Dobra, supercharge, fajnie, amunicja. Naciśnijmy sobie na pewno to, a to po prostu otwiera nam wyjście. Okej, dziwne. Ciekawe, że to był sekret, tak po prostu można było tu sobie wejść. Tutaj. Dobra, otworzyły się kolejne bramki na środku. Dobra. Tu jest oczywiście sekret kolejny i tak jak mówiłem, tu z tymi dwoma też tak będzie. 6, 7, jeden sekret wiem gdzie jest, ale jest potrzebna żółta karta. 8, jeszcze dwa sekrety. Czy ja je zapamiętam? Zobaczymy. Zobaczymy. Sam nie jestem do końca pewien. Na razie chodźmy sobie tu naokoło. Tutaj coś będzie na 100%. Tak, tutaj będzie jeden sekret. Jestem przekonany. Tak, tu będzie coś. Jak się tutaj otworzyło. Ostrożnie, bo ta podłoga nas rani, ale tu po prawej jest kombinezon. Dobra, teraz możemy sobie tu chodzić. Teraz tak. I nie wiem, czy tu jeszcze gdzieś nie ma zaraz drugiego sekretu. Tylko przejdźmy tu sobie. Obadajmy, czy wszystko jest zebrane. Porozwalane na pewno, raczej tak. Dobra, idziemy. A, to jest teleport na środek po prostu, no dobrze. Czyli teraz tu. Dobra, dalej zobaczmy co się dzieje. Tu są niebieskie drzwi, ale może na razie jeszcze nie będę tu wchodził. No, póki mam ten kombinezon. Nie, tutaj to jest początek. O, jest, jakieś inne drzwiczki. No z innych miejsc trzeba wyjść w te cztery teleportery. Z czterech różnych pozycji. I każde te cztery teleportery otworzą wtedy te drzwi tu na środku. I każde te drzwi są sekretem. Dobra. Te oczywiście też będą. Ile ty jeszcze masz tego zdrowia? Kurde. Dobra, pozbierajmy sobie wszystko. Dobra, dalej. Teraz jak tu wyjść stąd? Które to które? Ja nigdy nie ogarniałem. Które tu trzeba wejść, to teleportery? Będę szukał teraz pewnie, bo jeszcze tam jedne drzwi trzeba otworzyć. Znaczy, pfu, ściankę. No pewnie zapomnę, gdzie to jest. Tu chyba jeszcze nie byłem. Ja na pewno nie. A nie, to jest początek, dobra. To jest początek. Czyli w który jeszcze teleporter trzeba wejść? W ten? Nie, tu już byłem. Teraz szukanie. Gdzie trzeba wejść? O, rety, no nie lubiłem tego poziomu nigdy. A zagrałem w niego tylko raz? Ja tylko raz Duma przeszedłem kiedyś tam. Trzy? Nie, nie, dwa lata temu jakoś. Dobra, to w takim razie, co teraz? Gdzie mam iść? Bo zaczynam się gubić na tym nieszczęsnym poziomie, nigdy go nie lubiłem. Trzeba znaleźć te ostatnie wrota, gdzie tu jest do nich teleport. Dobra, na razie to tu chodźmy, w takim razie jak nic nie mogę znaleźć, tu już jest wyjście. Tu nie chcemy oczywiście wejść, chodźmy tu. Okej, okay, nie wrócę już. Zamknęli mnie. O, rety, dużo się pojawia przeciwników, widzę na środku. Może zostajmy tutaj, faktycznie. Niech oni do mnie podejdą. Dobra, chyba ogarniam sytuację. Jakby się robiło jakoś niebezpiecznie, naprawdę, to bym użył BFG. Oj, jest ten, Baron. To może sobie użyję. Jedno BFG. On musiał dużo dostać. Nie wiem ile tam
Ten główny atak bije w GBA. Ponoć od 100 do 800 szansę ma wylosować. Ale potem są jeszcze te wszystkie niewidzialne tracery, które tam mają też szansę duże obrażenia zadać. A propos BFG. Licznie. Ilu was jeszcze tu jest, bo... Może jeszcze kilku być. Coś czuję, ja nie mogę wejść do tego teleportu. O, dobrze, to w takim razie... Tu sobie zrobię zapis. I spadam stąd. Jeszcze trzy sekrety. O, rety, ja nie pamiętam, gdzie są te dwa sekrety. Tu niby coś jest, ale tu nie mogę wejść. Znaleźć ten ostatni teleporter, bo ja nie pamiętam, który to jest teraz. I gdzieś tu żółta karta jest na tym poziomie. Muszę to wszystko teraz znaleźć. No, weźmy sobie tę śmiertelność już, żeby zaliczyło nam item. Tak z niej nie skorzystamy raczej. Widzę, że tylko jeden teleporter mnie zabiera gdzie indziej. Ten od lewej strony, a reszta wszystkie na środek cały czas. Nienawidzę tego poziomu. Nienawidzę po prostu. Dobra, chyba już wszystko wiem. Jeszcze w ogóle nie byłem w jednym miejscu. Tutaj chyba. Albo mi się wydaje, że gdzieś tu nie byłem. Jest jakieś jedno miejsce, w którym w ogóle nie byłem. Gdzieś na początku, muszę je znaleźć. Tutaj z początku. Tu jest ściana? Jest ściana do otworzenia, o rety. To dlatego ja tego nie znalazłem. No dobra, tak coś czułem. Wiedziałem, że coś ominąłem. Oczywiście, jak zwykle, musiałem coś ominąć. Spoko, tu są gogle. Tylko nie wiem po co mi. W sumie na tym poziomie to światło wszędzie jest. Teraz tak, muszę się wrócić. Gdzie to było? Tu, z powrotem. Nie wiem czemu, ale z jakiegoś powodu... O właśnie, nie otworzyło mi tego tutaj. Ja chyba przechodziłem przez ten teleporter, czy nie? Już sam nie wiem. I tam ten teleporter otwiera tutaj tą ścianę. No i teraz chyba wszystko powinno być git. Nie wiem czemu. Wcześniej jak tu przechodziłem, wydawało mi się, że ja tam przechodziłem przez ten teleporter wcześniej, przynajmniej raz. No nie wiem, może nie najwyraźniej. Dziwne. Dobra, rozwalmy ciebie. Tu jest ten, ta żółta czaszka. W tym sekrecie. I teraz możemy podejść tu. Tu jest ostatni sekret. Jest super czasz i piła w końcu się znalazła. No i jest wszystko. Dobrze, możemy stąd wyjść. O Jezus, ja nigdy nie lubiłem tego poziomu. Grałem w niego raz. I jak go teraz zobaczyłem, to już wiedziałem, że nie będę go lubił. Dobra, wychodźmy stąd jak najszybciej. Nie chcę mieć z tym poziomem nic wspólnego. Gdzie tu było to wyjście w ogóle? Tu. Wszystko, wszystko. Dobrze, spadam stąd. Była jakaś niebieska zbroja? Nie chcę mi się już wracać. Nawet. Szczerze mówiąc, nie chcę mi się. Super, jest. Orety. Dobra, dalej. Góra Erebus, tak? Mount Erebus. Tu 26 przeciwników, 4 sekrety, 24 itemy. I z tego poziomu też będzie przejście do sekretnego poziomu tego epizodu, także... Jedziemy na górze jakieś jesteśmy, tak? Niby. To też chyba jest fajny poziom. Czwarty i szósty były spoko. Piątego nie lubiłem. No dobra, to jedziemy. Na początek... A, przytniemy cię trochę, jak pewnie nie będę z tej piły nigdy korzystał prawie, to teraz sobie skorzystam. Wszędzie jest lawa. Nie ma za bardzo jak przejść, żeby się nie zranić. Musimy iść tutaj. Trudno, przynajmniej na razie. Zobaczmy, co tu się dzieje. Jakieś dziwaczne przejścia. I jeszcze tam na dodatek jest... Ten pan, którego nie lubimy. Ale tam się biją gdzieś na dworzu. Na podwórku demony. W końcu są u siebie, ja ich nie będę zabraniał.
Dobra, baron pokonany, to najważniejsze. Uuu. Grubo się zaczyna robić, jakieś kakodemony sobie podleciały. Fajnie. Gdzie te drugie, bo jeszcze tam było ich więcej. Dobra, bo ja tu wszystkich uruchamiam. Najpierw to trzeba pokonać ich. Chyba już wszyscy mnie widzieli w całym piekle taktuarze. No naprawdę. Dobra. Mamy dużo amunicji, weźmy te plazmagany. Okej. Tutaj jeszcze jakiś latał. O Jezus, dużo was tu faktycznie. To może jakiś BFG-1? Czemu nie? Zawsze się przyda. Fajnie. Chyba tyle, bo ja stąd nie wyjdę. Tak mi się wydaje. Chyba się nie da. A tutaj się da przeskoczyć. No dobra, to wychodzę. Dużo tu się dzieje rzeczy. Tutaj troszeczkę do zebrania. Zbierajmy sobie to wszystko, żeby później... O! Tylko, że zamknęli mi most. Teraz tu nie wrócę. Znaczy, mogę przebiec, ale... Będzie mi to... O! Dzięki, że się załatwiliście. Będzie mi to kosztowało trochę zdrowia. Dobra. Tutaj wiem, że się dzieją niezłe rzeczy. No właśnie. Dobra, spadać wszyscy stąd. Jest nieśmiertelność, się przyda. Chyba nie będę jej używał na potwory, tylko żeby sobie pochodzić po tej lawie, bo tutaj są jakieś rzeczy poukrywane wszędzie. No właśnie. Na razie nie będę korzystał z tej nieśmiertelności, albo w sumie już mogę ją wziąć. Po co przedłużać? Dobra, niech będzie. Weźmy ją i szybko sobie pobiegnijmy gdzieś tam tą lawę, bo wiem, że tutaj jest parę rzeczy poukrywanych. O, to muszę mieć niebieską czaszkę. Dobrze było to wiedzieć wcześniej. Tu jest parę rzeczy. O, teraz trzeba tu pobiegać i wszystko sobie podkrywać, tak? No właśnie. Powinny być tu jakieś kombinezony gdzieś dużo. Spadnijmy sobie tu. Tu jest jakiś teleport. A, tu jestem chyba z powrotem gdzieś w centrum. Mnie przeniosło. Ile lost souli. Rozwalmy je sobie. Dobra, od razu lepiej. Tam jest kombinezon. Okej, kombinezon trwa długo. Ile? Minutę czy dwie nawet. Dobra. Wszystkie lost soule porozwalajmy, żeby one tu nie latały później po całej mapie. Chyba złapałem już wszystkie. Teraz wy tutaj. Jakieś impy znowu w klatce. Dobrze. No, boję się, że pewnie tutaj pozapominam czegoś pozbierać. Jeszcze dużo wrogów. Jeszcze się będzie działo. Biegajmy sobie na razie. Zobaczmy, co tu się dzieje. Właśnie, tu jakaś amunicja, pancerz. Tu coś się otwiera. No właśnie, przygotować się. Oj, z tyłu jeszcze Lost Soul. Fajnie, boję jakoś ściągnąć. Dobra. Wszystkie? Chyba wszystkie. Dobrze jest. Rozwalajmy, żeby oni tu nie biegali. To jest najważniejsze. Wszystko pozbierane, chyba wszystko. Tutaj byłem. Weźmy sobie jeszcze raz nieśmiertelność. Pobiegajmy tutaj. Tu co się dzieje na przykład. Tu jest, nie wiem co to jest za armor, ale chyba... Tak, mega armor. Tutaj z tyłu nic nie ma. Tutaj coś się dzieje. Tutaj co to jest za miejsce? Nie ma tu żadnego przełącznika. Okej. Z tyłu coś tu jest. Dobra, nieśmiertelność się skończyła. Tu jest jakiś przycisk. Dobra, to wejdźmy sobie faktycznie tutaj, co się dzieje.
Jest kombinezon, słyszałem kakodemon, jakiś się odpalił. Jest jakiś portal. Ciekawe miejsce. Okej, jak teraz to obniżę? Dobra, tu jest bezpiecznie, tutaj. Trzeba tych rozwalić. Gnojków. Miałem berserkera? Chyba nie. Nie przypominam sobie. Wszystko wzięte, wszystko. Dobra, możemy ten jeden kombinezon, co tu jest, wziąć. Jeszcze sobie pobiegajmy naokoło. Tu jest drugi kombinezon. Tutaj nic nie ma. Jakieś dziwne niebieskie ściany. Jeszcze raz sobie tu wróćmy. Dostałem obrażenia, dlatego że jest bardzo mała szansa, że nawet jak mam kombinezon, to otrzymam obrażenia. Chyba z 5%. Albo nawet mniej. No to chyba już nic więcej nie ma. Oprócz tego teleportu. Dobrze, zaprowadziło nas to tutaj, więc chodźmy tu. Faktycznie, tu jeszcze nie byliśmy. Jest tu berserk. Jest tu berserk i jest dużo przeciwników. Ja dobrze się składa, bo mi życie spada. Poniżej 100%, także fajnie. Jeszcze jest mnóstwo wrogów tu do rozwalenia. Ciekawe, gdzie wy wszyscy jesteście niby? Weźmy sobie tego berserka. O Jezu, trzeba go od razu wziąć. Zamiast tam jakieś apteczki podniosę. No dobra, trudno. Żadnego jeszcze sekretu nie odblokowaliśmy, ale to spokojnie. Już nie wyjdziemy stąd. Dobra, czyli zaczniemy sobie odblokowywać sekrety właśnie. Tutaj będzie po prawej jeden. Jest amunicja. I tutaj z drugiej strony naprzeciwko jest kolejny. Tu możemy sobie wskoczyć. Jest piła. Tutaj jest teleport. Dobra, jest trochę bezpieczniej. Na razie dwa sekrety z głowy. Ile kakodemonów się naodpalało. Trzeba stąd wyjść jak najszybciej. Jest niebieska czaszka. Trzeba stąd szybko wyjść. To sobie naciśnijmy. Chyba będziemy mogli stąd wyjść, tak jest. Dobra, teraz trzeba te kakodemony rozwalić wszystkie. No dobra. No, dużo ich się tu pojawiło. Muszę przyznać, bardzo dużo. Dobra, nie będę już marnował. BFG, dużo dostaliście. Tam jest super charge. Dobra, muszę pamiętać. Jeszcze tam jest więcej tych kakodemonów. Dobra, wystarczy. Ślicznie. Jeszcze ktoś do mnie strzelał gdzieś. Z drugiej strony, dobra. Są tu jeszcze. Elegancko. Jak to tam wygląda? Jeszcze 6 wrogów gdzieś się panoszy. I teraz gdzie oni są? To jest dobre pytanie. No nie wiem. Czy ja tutaj byłem? Nie byłem. Tutaj właśnie, na dole. Tu jest chyba sekret gdzieś kolejny. Ja tu nie byłem. No dobra, wskoczmy tam sobie, nie bawmy się. Dobra. Ten teleporter po prawej chyba nas prowadzi do sekretu, dokładnie. Amunicja. I są chyba ostatnie 4 kakodemony. Tak jest. I tam jest kolejny kombinezon. No dużo tych kombinezonów to było, nie dziwię się. Dobra, wszystko, wszystko. Jeszcze 3 itemy gdzieś są. Wiedziałem, że będzie z nimi problem. Tam coś jest, widzę mapę. Tam, gdzie kakodemony się respiły, to tam pewnie są jakieś itemy. Weźmy tą mapę najlepiej. Gdzie ona jest? Tu. Od razu weźmiemy ten jeden kombinezon. Dobra. Mapa. To jest ważne, bo mapa się wlicza do itemów. Supercharge'a. Zaraz, za chwilę. Podleczmy się. Teraz go weźmy. Dobra. Jak to tam wygląda? Jeszcze jeden item gdzieś jest jakiś. Może właśnie tam, gdzie kakodemony się pojawiły. Albo ja nie wziąłem jakiejś nieśmiertelności.
Wejdźmy sobie jeszcze tu. Tutaj jest jakiś inny teleport na lewo. To była tylko amunicja do strzelby, dobra. Jest jeszcze jeden sekret, ale to będzie przejście do sekretnego poziomu, także jeszcze tego nie robię. Gdzie jest teraz ostatni item? Pewnie tam, gdzie kakodemony się spawnowały, tylko trzeba przejrzeć, gdzie to mogło być. Tu nic nie widzę. Była jakaś amunicja. No zobaczmy, zobaczmy, gdzie ja coś zostawiłem. Pewnie. Tam coś może być, tam jakieś kakodemony wyskoczyły, tam może coś być. Ale to potrzebuję kolejny kombinezon. Gdzie tu jeszcze były? Bo jeszcze z dwa są. Ja jeszcze widziałem z dwa gdzieś tu. Dobra, jest. Wróćmy sobie tam. Gdzieś tu było. Chyba tam będzie, bo nie wiem jeszcze co mogłem zostawić. Mimo wszystko starajmy się po lądzie chodzić, bo jest tam malutka szansa, że mogę dostać obrażenia. Tutaj. Mi się wydaje, że tu coś będzie. No i dobrze mi się wydawało. Jest kolejny supercharge. Fajnie. Czyli mamy wszystko. Mamy wszystko, także możemy się udać do sekretnego poziomu. Dobrze, teraz jak to było? Musimy sobie wejść tu. Nie wiem, czy ja pamiętam, szczerze mówiąc. Tutaj. Tak, tu. Dobrze, teraz tutaj. Tu trzeba sobie zrobić zapis. Bo chyba... Nie wiem, czy można tu wskoczyć normalnie, czy trzeba się wspomóc rakietą. Mi się wydaje, że trzeba się wspomóc rakietą. Trochę mi szkoda, no ale chyba się nie da inaczej. O, da się, nie trzeba. Bo można zrobić coś takiego, patrzcie, po prostu rakietę tu wystrzelić sobie i wskoczyć w ten sposób, ale... Jak można, to sobie zróbmy to bez otrzymania obrażeń. Jak się da, no bo po co tracić zdrowie niepotrzebnie. Pięknie, no i super. I to jest ostatni sekret. I tutaj mamy przejście właśnie do sekretnego poziomu. Ślicznie. Ładnie poszło mimo wszystko. Dobra, jeszcze trzy poziomy zostały. Kolejny będzie poziomem sekretnym. Warrens, ale do niego przejdziemy sobie w kolejnym odcinku, ponieważ oczywiście jak na razie to by było na tyle. Siema!